Na Warszawie Zachodniej perony 3, 4 i 5 zostały już wyburzone, więc czas na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem, Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Warszawy Zachodniej, czyli z warszawskiej średnicy 2050. Piszecie mi, abym zrobił film o tej serii już prawie od paru tygodni, więc w końcu jest film, ale oczywiście jak zawsze raz w miesiącu Zachodnia jest z pełnym materiałem. Co się zmieniło na przestrzeni ostatniego czasu? No, poprzedni film był w poprzednim roku, więc trochę się pozmieniało. Najważniejsze rzeczy to kompletny brak starych peronów, również torów, które w tym miejscu się znajdowały, no i oczywiście oddanie do użytku już drugiego toru, o którym też nagrywałem na początku tego roku film, czyli bezpośrednio dwa tory linii podmiejskiej. Jeden tor był wyłączony na linii średnicowej do Warszawa-Ochota. I od tego też zaczniemy, bo tutaj ten łącznik cały czas powstaje. Chodzi oczywiście o łącznik dwóch torów linii średnicowej dalekobieżnej. Jest to tor, dzięki któremu pociągi będą mogły zmienić tor bezpośrednio przed wjazdem na Warszawę Zachodnią. O ile tutaj takie rozjazdy są przy Warszawie Centralnej bezpośrednio, to tutaj ten łącznik będzie niezbędny podczas przebudowy na dalszym etapie prac na warszawskiej średnicy, bo trzeba pamiętać, warszawska średnica, linia średnicowa będzie przebudowana w najbliższym czasie. Nie będzie to się działo już, ale będzie się to działo za jakieś kilka lat. Najprawdopodobniej za około 4-5 lat, bo wcześniej ma jeszcze być przebudowana całkowicie Warszawa Wschodnia, więc z wszystkimi opóźnieniami możemy mniej więcej obliczyć, że to będzie 5-4 lata. Tutaj będzie właśnie ten nowy tor łącznikowy pomiędzy jednym a drugim torem dalekobieżnym wspinać się po skarpie. Tutaj specjalnie są zbudowane do tego ściany, aby pociągi mogły wjechać spokojnie pomiędzy mimo wszystko różnymi torami na środku całego torowiska. No i w ten sposób po prostu też będzie lepiej podczas wyłączeń poszczególnych torów na linii średnicowej, podczas przebudowy średnicy właśnie, żeby pociągi cały czas mogły jeździć. Planowane jest utrzymanie na całym okresie budowy dwóch torów do użytkowania z możliwością do wyłączenia na jeden rok maksymalnie wszystkich torów. I bądźmy szczerzy, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę, że tylko i wyłącznie przez rok nie będą użytkowane te dwa tory. W sensie wszystkie tory. Na pewno będzie taki okres dłuższy czasu. Ale to jeszcze trochę przed nami. Natomiast właśnie w tym celu powstaje ten łącznik. I odpowiadając oczywiście na pytania w komentarzach, czy ten łącznik pozostanie ponownie tutaj po przebudowie linii średnicowej, to tak, oczywiście. Bo jest on potrzebny, gdyby jakieś były problemy na Warszawie Zachodniej, jakieś utrudnienia, wypadki czy cokolwiek, po prostu dzięki temu pociągi mogą jeździć na okrągło w różnych objazdach, czy też po prostu tworzyć specjalne relacje do pociągów dalekobieżnych z różnych nietypowych torów, które by na przykład jechały bezpośrednio przez Warszawę Centralną z pominięciem Warszawy Śródmieście. Więc o to tu oczywiście wszystko chodzi. Natomiast teraz wyburzenie peronów 3, 4 i 5, bo tym aktualnie się zajmuje tutaj Budimex. Jak widzicie, mamy już początek nowego małego dachu na peronie 5. Tutaj te schematy, które widzicie, one są takie mniej więcej, ponieważ w dzisiejszym filmie Wam nie pokazuję, jak to wygląda wszystko pod ziemią, to te schematy tak bierzcie bardziej pod uwagę mniej więcej, gdzie w okolicy się wszystko znajduje. Natomiast to, co tutaj widzicie, to jest już początek mniej więcej zarysu ścian nowego przejścia podziemnego, które niedługo będzie wykopywane. Najprawdopodobniej, jak się tutaj powiemy, pojawia się w kolejnym miesiącu, to już wtedy zobaczymy pierwsze etapy wykopowe, czy nawet powoli poziom minus 1 czy minus 2. Od razu zaznaczam, że nieprędko się pojawi tutaj ponownie z kolejnym filmem, bo też mi po prostu nie będzie w trochę lutego w Warszawie. Tu jest drugi wjazd na plac budowy
który możecie zaobserwować właśnie od Alei Zimskich, natomiast nim się zajmiemy na sam koniec. Bo ogólnie na te nowe torowisko, znaczy na te dwa, na trzy perony, które tutaj są przebudowane, są dwa wjazdy. Jeden od Alei Zimskich, drugi od głównej części przebudowy i właśnie go minęliśmy po lewej stronie. Trzeba pamiętać oczywiście, że tutaj te pojazdy nie mogą wjeżdżać o dowolnej porze, w dowolnym czasie. To wszystko jest skoordynowane oczywiście z tym, aby po prostu nie wjechać w żaden tutaj pociąg, a tutaj ruch pociągowy się odbywa cały czas w najlepsze. Tu też warto zaznaczyć, że jest cały czas utrzymany jeden tor od peronu, którego już aktualnie nie ma, czyli od peronu trzeciego, w ramach dojazdu pociągów technicznych tutaj, żeby po prostu wykonawca mógł sobie coś podwieźć wózkami, specjalne typy pojazdów, żwiry, czy cokolwiek będzie potrzebować ze surowców, może po prostu wjechać sobie tutaj tym pociągiem i nawet sieć trakcyjna jest pozostawiona, no bo po prostu po co to było zdejmować i też łatwiej tego na razie w tym miejscu nie realizować. Kładka jest oczywiście cały czas dostępna dla pieszych na całej długości już teraz, która została wybudowana na całej długości, więc na spokojnie pasażerowie mogą przechodzić i oglądać z góry cały tutaj widok na przebudowę. W tym miejscu widzimy fundamenty od tych małych daszków. Tu jak widzicie fundamenty na peronie trzecim, na którym teraz lecimy, wcześniej się kończą, ponieważ sam peron jest krótszy, bo trzeba pamiętać, że peron trzeci i drugi są dla pociągów głównie podmiejskich, więc również te perony są krótsze, będą miały mniejszy, też duży dach, ale będą też przystosowane do większego natężenia ruchu. Mimo to, że perony są krótsze, to pasażerów jest tutaj dziennie więcej, ponieważ pociągi odjeżdżają stąd średnio co nawet 3 minuty, więc aby to było zaspokojone, na te perony będzie podwójne wejście, znaczy potrójne wejście z przejścia podziemnego. Pomijając tradycyjny zestaw, czyli schody ruchome plus zwykłe schody razy 2, bo to jest główne wejście, to będzie jeszcze jedno bezpośrednie wejście za kładką. Od strony zachodniej będzie wejście do podziemi podwójnym ciągiem schodów ruchomych, czyli do góry i do dołu. Według mnie takie rozwiązanie tutaj powinno przynajmniej w teorii na spokojnie zagospodarować cały ruch. Trzeba też pamiętać oczywiście, że są windy na każdy peron są dwie windy z przejścia podziemnego. I a propos tych wind, windy zaczynają już się pojawiać powoli, przynajmniej w szyby windowe, przy peronach 7, 8 i 6. Trochę nie po kolei powiedziałem. Tutaj mamy halę dworcową od ulicy Tunelowej. Jak widzicie, dach powstaje. O ile konstrukcja ścian już mniej więcej jest widoczna od poprzedniego miesiąca, o tyle w tym miesiącu już widzimy mniej więcej zarys całego dachu. Jest montowany tutaj tym wielkim dźwigiem. Pytac nawet mnie prawie gonił dronem. Oczywiście oni tutaj wykonują pracę niezmiernie, więc ja staram się nie przeszkadzać podczas moich lotów i też mam nadzieję, że tak to mniej więcej wygląda. Też w tym miejscu mniej więcej możecie zaobserwować, że ten nowy dach po prawej stronie łączy się z dachem budynku wielofunkcyjnego, w którym cała zachodnia jest zarządzana, tam są budynki biurowe i inne elementy. Tam wejdę dopiero jak będzie budynek całkowicie już skończony z infrastrukturą i będę mógł najprawdopodobniej wam to pokazać za parę jeszcze miesięcy. Natomiast tutaj widzimy składowisko tych wszystkich elementów, które będą łączone w jeden ten nowy duży dach. I oczywiście, jak się zastanawiacie, jak będzie wyglądać tutaj wejście do przejścia podziemnego, to w tym budynku hali dworcowej to będzie bardzo spokojne i łatwe wejście, czyli schody ruchome do góry, do dołu i po środku pomiędzy nimi zwykłe schody. Dokładnie tak jak jest to przy dworcu po stronie Alei Zoińskich, czyli tam w tym West Station, jak to się nazywa oficjalnie przez PKP. Co jeszcze tutaj mogę wam powiedzieć, to to, że na górze w tej hali dworcowej nie będzie jakiegoś dodatkowego piętra drugiego. Wszystko będzie na poziomie parteru, będzie to całkowicie obszklone, te wszystkie ściany będą całkowicie przeszklone i dachy będą się łączyć z tym wielkim dachem Warszawy Zachodniej nad peronami. Przynajmniej jakoś ma to być to zrobione. Nie wiem do końca jeszcze jak, ale wiem, że to jakoś ma się zostać zrealizowane. Co do kas, biur i tak dalej, jak to będzie wyglądać na poziomie 0, nie powiem wam, bo szczerze powiedziawszy, tego nie widziałem jeszcze w projekcie i możliwe, że tego po prostu jeszcze nie miałem okazji zaobserwować. Natomiast tutaj dalej mamy przejście podziemne bezpośrednio do peronu 9. Przypominam, że ono będzie oddane do użytku dopiero, kiedy zostanie zakończona cała przebudowa Warszawy Zachodniej, jak i również całe przejście podziemne. Wszystko zostanie otwarte naraz na hura, na pewno z jakąś wielką konferencją prasową,
z wszystkimi osobami i tak dalej. Natomiast sam peron 9 jest oddany do użytku już od dawna. On nawet nie został tak naprawdę wyłączony jakoś gruntownie na dłuższy okres czasu przebudowy tej, ponieważ został przebudowany w ramach linii obwodowej jakiś już czas temu. Do niego powstały przejścia podziemne, podwójne przejście podziemne do niego jest, jedno podwójne schody duchome, drugie zwykłe schody i winda. Pozostałe wyjścia w kierunku Prymasy Tysiąclecia powstają cały czas i tam już dach i obszklanie powoli się pojawia na całej długości. Po prawej stronie widzicie też tutaj składowisko elementów nowego dachu, one jest tutaj już od dawna, a po lewej stronie magazyn wszystkich podkładów, ale nie wszystkich, spokojnie, to są tylko właśnie podkłady na tą okolicę, bo o wiele więcej podkładów jest potrzebnych na całą przebudowę. Na dachu nowym oczywiście mnóstwo paneli fotowoltaicznych, odpowiadając na pytanie, czy co będzie się działo, kiedy śnieg zasypie te panele fotowoltaiczne, przypominam wam, że mają system automatycznego odladzania, podgrzewają się, dzięki czemu wszystko z nich się topi i mogą dalej pracować nawet zimą. A tu jest ten wyjazd, o którym wam mówiłem, od Alei Zyimskich. Jest to przejazd bezpośrednio przez wszystkie tory, również przez dwa tory WKatki. I w tym miejscu zaczynają się, znaczy to, na razie to jest głównie magazyn, później rozpoczną się prace budowlane przy tunelu od tramwajowym, który tutaj będzie wykopywany, jak i również przy budowie nowego przejścia podziemnego, bo to jest oczywiście wszystko połączone w jedną całość. Teraz tutaj na schemacie zobaczycie, gdzie będzie ten tunel tramwajowy, głównie przystanek tramwajowy. Tramwaje warszawskie, nie wiem jeszcze kiedy podpiszę umowę na budowę tego odcinka, ale to ma się wydarzyć przynajmniej w teorii niedługo. A co do WKatki, przypomnę tylko i wyłącznie, że powstał jakiś czas temu łącznik przed pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Reduta Ordona, łącznik pomiędzy dwoma torami, więc ruch pociągów podczas przebudowy peronu pierwszego tutaj Warszawy Zachodniej pozostanie. To było na tyle z tego materiału. Jeśli jakiś film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Przypominam wam jeszcze na sam koniec, że cały czas można licytować spacer z Awizynoszem i Sykutem w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta licytacja jest mniej więcej do 21 w sobotę najbliższą, czyli dzień przed finałem. Link do tego macie w opisie i teraz w karcie. Jak i również jest licytacja dzisiaj, bezpośrednio od 21 pojawiła się nowa licytacja, chcieliście, żeby się taka pojawiła, więc proszę bardzo. Udział w jednym odcinku jako reporter z miejsca wydarzeń, czyli tak jak Jakub Sykut, tylko że w jednym odcinku z dowolnej inwestycji, którą wybierzecie, czyli osoba, która wygra, wylicytuje to, będzie mogła sobie wybrać i zobaczyć. Więcej o tym już niedługo w filmie podsumowującym cały WOŚP. Ale jeśli chcecie już zalicytować, zobaczyć co tam jest, bo wszystko jest w opisie na Allegro, to macie też teraz link do tego w karcie i w opisie. Zapraszam serdecznie do licytowania i oby jak największe były kwoty. Podczas samego finału będzie nas można spotkać w całej Warszawie. Szczegóły już niedługo. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, no i już niedługo w kolejnych filmach z Warszawy Zachodniej, bo oczywiście o całym środowisku Warszawy Zachodniej niedługo powiem i o tym, że już został zamontowany tam pierwszy w Polsce rozjazd na obiekcie stalowym kolejowym, więc to niedługo, bo byłem przy tym montowaniu, ale to nie wcześniej niż za jakieś 2-3 dni, bo ja też mam trochę innych filmów do zrealizowania, m.in. tramwaj do Wilanowa, Zegrze Południowe i dużo innych ciekawych inwestycji, które czekają tylko na zmontowanie i publikację i na to, aż mnie wykończy sesja. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!